Cześć, w ostatnim materiale powiedziałem Ci, co to jest fundusz inwestycyjny. Teraz chciałbym Ci pokazać, jak wygląda to na takiej zwykłej platformie, gdzie możesz taki fundusz nabyć. Chciałem Ci pokazać, że jest to proste jak założenie lokaty. Ja Ci to pokażę na platformie mBanku. Od razu mówię, że nie mam z nimi żadnej umowy o partnerstwo. Mam tam konto, dlatego Ci pokażę tam. Ale równie dobrze możesz sobie założyć konto na innej platformie, czy nabyć te jednostki w inny sposób. Następnie pokażę Ci mój portfel próbny, który stworzyłem rok temu, na początku listopada. I teraz przyszedł czas, żeby go ocenić, ile procent wygenerował. Tam pokażę Ci, jakie jednostki kupiłem, jakie one zysk przez ten czas wygenerowały. Tak wygląda platforma mBanku. Wyszukiwanie tu jest bardzo proste. Możemy to zrobić przez kategorie. Na przykład zaznaczając fundusze rynku akcji, mamy same akcyjne. Drugą opcją jest wpisanie nazwy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ja wpiszę PKO. I mamy same fundusze inwestycyjne z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PKO. Również jest możliwość wpisania słów kluczowych. Ja wpiszę Indie. I rzeczywiście, jak ktoś jest zainteresowany rynkami indyjskimi, to również może w ten sposób odszukać konkretny fundusz. Te fundusze są uszeregowane względem stóp zwrotu. Tutaj można zobaczyć. To są stopy w skali roku i to można oczywiście sobie zmieniać w zależności od preferencji. To jest skali 5 lat, tutaj zaznaczę w skali miesiąca. W ten sposób można dokonywać selekcji odpowiednich funduszy. Tak w dużym skrócie. Rok temu postawiłem sobie takie pytanie, czy na funduszach inwestycyjnych można zarobić więcej niż na lokacie. Tak się składa, że minął rok i mogę już na to pytanie odpowiedzieć. Wpłaciłem sobie 1500 zł na różnego rodzaju jednostki uczestnictwa. Jak widać tutaj po wynikach, wszystkie jak na razie zarabiają. Kupiłem sobie fundusz Unikorona Zrównoważony, Unikorona Akcje, PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Małych i Średnich Spółek i Inwestor Gold. Jak widzimy tutaj po wynikach, na każdym funduszu jest jakiś tam zysk. Łącznie zarobiłem około 6%, czyli no znacząco więcej niż na lokacie. Opłaty za zarządzanie są odcinane każdego dnia wyceny jednostki, w związku z czym to już jest cena. To już jest ich cena po odjęciu tej opłaty. Natomiast jak będę chciał je sprzedać, zostanie naliczony jeszcze podatek Belki, te 19% od zysków, także te 6% troszkę się skurczy, ale to nie będzie na tyle znaczące, żeby sprowadziło rentowność do poziomu lokaty. To warto zauważyć, że mój portfel był dosyć zdywersyfikowany. Miałem i akcje, i obligacje, i złoto. Także nie był on uzależniony od koniunktury tylko na jednym rynku. W związku z czym nie była to inwestycja tak ryzykowna. A koniunktura na rynku akcji była no raczej przeciętna. Miałem ekspozycję tutaj, z tego co pamiętam, na polski rynek akcji. Koniunktura była przeciętna, a jednak wyniki są dość zadowalające. Oczywiście na rynku małych i średnich spółek było troszkę lepiej. Na rynku tych największych spółek, które możemy śledzić przez WIG20, no tam już było dużo, dużo gorzej. No więc, jak widzieliście, wynik lepszy niż na lokacie, zdecydowanie. Ktoś powie, no dobrze, ale na takich kwotach po co to robić? Chciałbym Ci powiedzieć, że jeżeli masz małe kwoty, to warto już zaczynać inwestować. Uważam, że wartość edukacyjna takiej przedsięwzięć jest bardzo duża. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczniesz już zarabiać większe pieniądze, będziesz wiedział, co z tym robić i nie dasz się naciągnąć finansowym, no mówiąc delikatnie, agresywnym sprzedawcą. Po prostu. A jeżeli masz większe pieniądze, to jak najbardziej już możesz
działać, że tak powiem, na serio, chociaż ten moment przejścia jest płynny, no bo wiadomo, na początku zwykle się ma mało pieniędzy, a potem stopniowo robi się tych oszczędności coraz więcej, jeżeli oczywiście dana osoba jest w stanie oszczędności generować. W następnym materiale pokażę Ci, jak wybrać dany fundusz inwestycyjny, żeby był dobry, stabilny, żeby generował jak najwyższe stopy zwrotu. Pokażę Ci, jak ja to robię niskim nakładem czasowym. Trzymaj się.